Pieniądze od nowa, energia. Czy pieniądze są energią? Na przykład energia elektryczna. I co? Przesyłanie, wytwarzanie energii elektrycznej, gromadzenie, przesyłanie, wykorzystanie. Na każdym tym etapie powstają straty. Przy wytwarzaniu energii powstają straty, przy przesyłaniu energii są straty, przy przechowaniu są straty. Im dłużej się ją przechowuje, tym większe straty. Energia elektryczna, prąd. Jaką jeszcze mamy energię? Ciepło tak samo. Przy przesyłaniu ciepła, przy przechowywaniu ciepła są straty. Im dłużej przechowujemy, tym większe straty. Prąd można przechować na przykład w akumulatorach. Prąd można przechować pośrednio w wirujących masach na przykład. Wszędzie straty, straty, straty przy wytwarzaniu, przesyłaniu i przechowywaniu. Jaka jeszcze jest energia? Taka, którą można zmagazynować. No, energia mechaniczna w postaci skręconej sprężyny, albo napiętego łuku, albo podniesionej masy, albo sprężonego gazu. I tak samo przy wytwarzaniu, przesyłaniu, przechowywaniu straty. Większe, mniejsze, ale zawsze jakieś straty. I ta energia elektryczna, sprężonego gazu, albo ściśniętej sprężyny, albo napiętej sprężyny. Jeśli ją wypuścimy, to się zamieni w inną energię, na przykład w ciepło. Prąd też w ciepło się zamienia na ogół, kiedy są straty. Więc energia z jednej formy w drugą formę energii się zamienia. Straty są tu określeniem takim sobie, bo energia zawsze jest zachowana, czy w formie ciepła, czy energii sprężonego gazu, czy w formie naprężonego przedmiotu, tylko przechodzi z jednej formy w drugą energię, w ciepło, w elektryczność, w napięcie czy sprężenie. A pieniądze? Do energii mi tutaj nie pasują, bo nie przechodzą w inną formę energii bezpośrednio. Jest to coś umownego. Tak jak na kartce się zapisze ileś kilowatogodzin energii, to na kartce to jest tylko kartka z czymś tam napisanym. Możemy się umówić, że to jest odpowiednik 10 kWh ta kartka. Ale ktoś inny musi wiedzieć, co to jest, nawet jeśli to będzie napisane 10 kWh albo 10 kJ, 10 kalorii, 10 tam czegoś innego.
To jest tylko informacja. Także ani pieniądze, ani informacja nie są energią. Czyli pieniądze są energią, czy nie są? No, mnie wychodzi na to, że nie są, bo nie przechodzą z jednej formy energii w drugą. Nie da się pieniędzy zamienić na ciepło, ani na bezpośrednio, ani na energię elektryczną, ani na sprężenie gazu na przykład. Podczas gdy z energii elektrycznej można sprężyć gaz, można podgrzać, z ciepła można wytworzyć sprężenie, rozprężenie gazu, a prąd, a z pieniędzy nie, to jest tylko zapis na kartce albo umowa na przykład między ludźmi albo organizacjami. Ciekawe pytanie. Kto uważa, że pieniądze są energią? Jak to się ma do zachowania energii w fizyce, w przyrodzie, w chemii? Na światło jeszcze może się zamieniać energia. Ze światła z powrotem przy pomocy na przykład paneli słonecznych na prąd, na ciepło. Także z każdej znanej formy energii w inną formę energii można przechodzić, przetwarzać ze stratami zawsze po drodze na inną formę energii. A te pieniądze? No nie, dla mnie nie. Nie pasuje mi tutaj. Jakoby pieniądze były energią.